Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku moja ulubiona seria. Tego jeszcze nie jadłem, mam książkę Jadłonomii. Nowa Jadłonomia i znalazłem taki ciekawy przepis. Hiszpańska zupa z ciecierzycą, którą przygotuję po raz pierwszy i zobaczycie, że gotowanie to nic trudnego i każdy może eksperymentować w kuchni. Krok pierwszy to jest siekanie warzyw. Cebulę siekam w drobną kostkę. Odrywam sobie tutaj dwa fragmenty selera. Papryki miały być dwie, ale ja mam trzy takie mniejsze. I to wszystko pokroimy w kostkę i posiekamy cebulę. Warzywa mamy pokrojone. Właśnie sobie przypomniałem, dlaczego nie lubię selera. Poczułem zapach krojonego selera i od razu to nie jest coś dla mnie. Przygotuję w międzyczasie bulion warzywny. Używam naszego bulionu warzywnego. Solidna kopiata łyżka, litr wody ugotowanej, zalewamy i bulion gotowy. Kolejny krok to te wszystkie składniki, posiekane warzywa mam pokrojone, mam podsmażyć 4-6 minut, aż się zarumienią, potem dodam przyprawy i dodam odsączoną ciecierzycę. Teraz są takie nowe z Ecovitala, duże puszki, to jest odpowiednik dwóch puszek ciecierzycy dla mnie, także mam tutaj taki jeden słoiczek. Pomidorki też gotowe, będziemy smażyć. Troszeczkę oliwy. I wrzucamy nasze warzywa. Teraz według przepisu około 5 minut musimy je tak zeszklić. 5 minut gotowania za nami. Dodaję tutaj wędzoną paprykę i chili. Miał być jeszcze szafran, ale nie mam szafranu i zrobimy wersję bez szafranu. Troszeczkę pieprzu. I jeszcze mamy około minutki to podsmażyć razem z przyprawami. Tutaj mam odsączone dwie puszki ciecierzycy i będziemy smażyć jeszcze teraz minutkę. Następny krok to jest puszka krojonych pomidorów. 300 soli do tego. Teraz dodamy jeszcze bulion warzywny. Pamiętajcie, żeby bulion wymieszać przed dodaniem. To jest bulion warzywny, litr. Teraz to wszystko wymieszam i będziemy pod przykryciem gotować zupę około 10 minut. 5 minut gotowania za nami. Zobaczymy, co nam wyszło. Mamy wielki gar zupy, a jestem też bardzo ciekawy, jakie są wasze, szczególnie takie ulubione zupy kremy, bo takie zupy uwielbiam. Dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze ulubione zupy kremy i wybiorę jedną osobę, która otrzyma ode mnie w prezencie kupon do naszego sklepu na taki nasz bulion warzywny. A teraz sprawdzamy zupę. Mam ją zaserwować podaną skropioną z cytryną i z oliwą. Konsystencja nie jest taka kremowa, to jest taka klasyczna zupa, ale będzie dość na pewno, że tak powiem, mocna przez tą dużą zawartość ciecierzycy. Troszkę oliwy, soku z cytryny i będziemy próbować. A jeżeli wy chcecie więcej takich filmików, takich przepisów, zostawcie proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrać więcej podobnych materiałów. Zostawcie suba na kanale, a ja już testuję naszą gorącą zupę. Nie czuć tego pora, także jest ok. Mi się wydaje, że zupa jest delikatnie słodka, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, także śmiało polecam ten przepis.